tutaj jest bardzo trudny wynik, bardzo nietrywialny, który mówi, że problem osiągalności w grafach skierowanych można zrobić w pamięci logarytmicznej. Czyli co to jest za problem? Problem jest taki, że dostajemy graf, na przykład zadany przez macierz incydencji, czyli w macierzy incydencji na pozycji IJ jest napisane, czy IJ sąsiadują ze sobą. Dostajemy taką macierz incydencji, napisaną wierszami. I dostajemy, powiedzmy, numery dwóch wierzchołków, S i T. Czyli powiedzmy, albo interesuje nas, czy da się dojść ścieżką w tym grafie nieskierowanym, czyli ścieżką nieskierowaną z wierzchołka 1 do wierzchołka 2. Tak, czyli dostaliśmy graf. On ma wierzchołki numer 1, 2, 3, 4, 5, 6 i tak dalej. I ma jakieś krawędzie. I pytanie jest, czy da się z jedynki dojść do dwójki, czyli inaczej mówiąc, czy one są w jednej spójnej składowej. I teraz jasne jest, dosyć intuicyjnie, że można to zrobić w niedeterministyczną maszyną w pamięci log space. Czyli ten problem to się nazywa ST connectivity. ST to znaczy, że chcemy dojść z wierzchołka S, w tym przypadku to jest wierzchołek 1 do wierzchołka T. Z wierzchołka S do T. Więc to jest całkiem nietrudno zobaczyć, że ten problem jest rozwiązywalny niedeterministyczną maszyną w pamięci logarytmicznej. I teraz zobaczymy, jak to się robi. Intuicja jest taka, że niedeterministycznie, zaczynamy w wierzchołku 1. Będziemy przesuwali taki żeton w niedeterministycznym wybranym kolorze, kierunku. Czyli mamy tutaj taki żeton i teraz może ten graf trochę zrobię bardziej skomplikowanym. Tak i... Jak jestem w wierzchołku numer 1, niedeterministycznie wybieram jednego z sąsiadów i do niego idę. Później jak jestem w tym wierzchołku, niedeterministycznie wybieram jakiegoś sąsiada i do niego przechodzę. Będąc w tym wierzchołku, niedeterministycznie wybieram jakiegoś sąsiada, później tutaj i tak robię takie jakby błądzenie losowe, ale to nie jest losowe, tylko niedeterministyczne, aż napotkam wierzchołek numer 2. Jeżeli tak napotkam taki wierzchołek, to akceptuję. Dobrze, teraz pytanie, dlaczego to można zrobić w pamięci niedeterministycznej, niedeterministycznie w pamięci logarytmicznej? Po prostu w każdym momencie pamiętam numer obecnego wierzchołka. Czyli mam na taśmie roboczej. W tej taśmie przechowuję numer aktualnego wierzchołka zapisany binarnie. I teraz, jeżeli graf ma n wierzchołków, to jego wejście jest długości n do kwadratu, a długość tego numer wierzchołka, no to jest liczba długości log n. Log n, czyli to jest 1/2 log n kwadrat. To jest długość wejścia, a to jest jakaś stała. Więc długość tego zapisu binarnego aktualnego wierzchołka jest logarytmiczna względem długości wejścia. Teraz tylko taka kwestia,
powiedzieliśmy, że maszyna nasza terminuje, kiedy dojdzie do... Kiedy aktualny wierzchołek to będzie wierzchołek numer 2. Wtedy maszyna terminuje i akceptuje. Jest taka... Aha, no to chyba nic już nie wymaga. Wyjaśnienia tutaj. No, trzeba by opisać troszeczkę bardziej szczegółowo, jak ta maszyna dokładnie działa. Ona, no dokładnie, ona ma ten numer wejściowego obecnego wierzchołka na jakiejś taśmie. Powiedzmy na drugiej taśmie. No i w takim kroku ona tak naprawdę sobie jeszcze niedeterministycznie wypisze numer nowego wierzchołka, do którego przejdzie za chwilkę. I czyli co robi ta maszyna? Ona niedeterministycznie wypisuje w każdym kroku, jak chce niedeterministycznie przejść do sąsiada, to niedeterministycznie wypisujemy jakiś dowolny ciąg bitów. Czyli tutaj mieliśmy numer obecnego wierzchołka. I teraz w następnym kroku chcemy, tutaj niedeterministycznie wypisuję sobie jakiś ciąg długości właśnie log n. To długość sobie można gdzieś policzyć wcześniej na boku. Jak takim licznikiem binarnym po prostu patrzymy na wejście, mamy licznik binarny, który liczy jego długość. I tutaj pilnujemy, żeby, czyli gdzieś jeszcze na boku mamy zapisaną długość wejścia binarnie. I tutaj jak niedeterministycznie wypisujemy ciąg, to upewniamy się, że on jest nie większy niż długość wejścia, żeby nie przekroczyć naszego progu, który mamy wyznaczony, logarytmiczny. No dobrze, jak niedeterministycznie wypisujemy ten ciąg 0 jedynek, czyli w każdym momencie decydujemy, czy piszemy 1 czy 0 niedeterministycznie i kontynuujemy, aż wypiszemy ciąg tej długości, co trzeba, i wtedy trzeba sprawdzić jeszcze, czy te dwa wierzchołki o tym numerze, powiedzmy i, o tym numerze j, czy one są połączone ze sobą krawędzią. No to tutaj trzeba wykonać pewne rachunki, trzeba spojrzeć do tej macierzy incydencji pod odpowiednią pozycję. Trzeba policzyć tą pozycję, ona będzie coś w stylu i razy n, nie wiem, n minus 1 plus j, czy coś w tym stylu. I musimy zajrzeć na tą pozycję i zobaczyć, czy tam jest 0 czy 1. No to do tego używamy kolejnego licznika, nazwijmy go k, i binarnie sobie go zwiększamy. I tutaj trzeba wykonać pewną arytmetykę, żeby sprawdzić, czy doszliśmy do tej pozycji, czy nie. No ale dodawanie i mnożenie już pokazaliśmy, że to można w pamięci logarytmicznej zrobić, więc to nie jest problem. I sprawdzamy, czy na tej odpowiedniej pozycji jest jedynka, czy nie. I jeżeli jest, to znaczy, że możemy uznać, że ten nowy wierzchołek jest, do niego przeszliśmy i że to jest nasz aktualny wierzchołek. Czyli przepisujemy go wtedy tutaj na taśmę drugą i kontynuujemy proces. Jeżeli ten wierzchołek tak się składa, że to jest wierzchołek numer 2, to wtedy terminujemy. O, więc ten problem ST Connectivity jest w klasie NL. Mam nadzieję, że Państwa przekonałem. I to w ogóle tak naprawdę to, co ja pokazałem, to pokazałem, że także problem osiągalności w skierowanym grafie jest w klasie NL. To ten argument, który pokazałem, równie dobrze można by stosować do grafów skierowanych i zawsze idziemy do wierzchołka, chcemy pójść do wierzchołka, który jest sąsiadem, do którego możemy przejść krawędzią skierowaną. Ten sam argument działa. Więc tu jest przykład problemu w klasie NL. O, to jest ten problem. Osiągalność w grafach nieskierowanych. On jest w klasie NL. Osiągalność w grafach skierowanych też jest w klasie NL, ale to jest właśnie ten nietrywialny wynik, mocno i bardzo ciekawy, który pokazuje, że można to zrobić deterministycznie.
dla grafów skierowanych. Dla grafów nieskierowanych nie wiadomo.